Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Jesteśmy na budowie domu 70 metrów, projekt Adaś z naszej strony internetowej dom25000.pl. Przyjechaliśmy zrobić ściany działowe, bo niestety pogody nie ma na skończenie pracy, czyli musimy tutaj położyć jeszcze blachę. Ale że nie ma pogody, to wykorzystujemy ten moment i wchodzimy do środka i robimy ściany działowe. Więc tutaj mamy wyciągnięte już, można powiedzieć, trzy pomieszczenia, bo tu ma być pokój, wiatrołap, pomieszczenie gospodarcze, więc tutaj mamy przygotowane pierwsze warstwy na zaprawie, które sobie dochodzą. Teraz jesteśmy z tej strony. Musimy stąd zrobić pierwszą warstwę, czyli przygotować tutaj tak samo pod pokój, czyli idziemy w tą stronę. Tak chyba. Nie pamiętam. No i za moimi plecami też jest jeszcze jedno pomieszczenie, to zaraz zobaczycie, jak skończymy ten pierwszy zarys tego kwarteru w tym właśnie domu. No taka radasza, no to tak, bo nie widać mący. Demoncy? Pogoda barowa. Inwestor miał nam podstawić przyczepkę, żebyśmy mogli ten cały gruz, który został, wyrzucić stąd, żeby posprzątać po sobie oraz to z środka, ale nawet jeżeli byśmy chcieli to zrobić, to nie bardzo cokolwiek na dworze robić, ale chcemy to ogarnąć przed wyjściem naszym z tej budowy, bo zostały ostatnie dni pracujące, żeby posprzątać po sobie. Już dookoła posprzątaliśmy. Siatkę musimy przewieźć na jedną budowę, belka jedna została. Dzisiaj dowiozłem pusty do Rynien, no i tamta strona jest czysta. No i zaraz muszę jechać po jeszcze jedną paletę połówek, bo tutaj nie chcą bardzo przywieźć. Muszę jechać specjalnie, bo koszt przewiezienia było coś w granicach 500 zł, więc mi się nie opłaca, więc wolę te 9 km pojechać i po palecie przywieźć, bo tu pójdą ze 3 palety. Dzięki takiej pogodzie chociaż widać, że nie leje się nigdzie, że nie ma przecieków, że ściany są suche, nie płynie nigdzie tutaj, że wieniec jest suchy, nigdzie nie przecieka. Więc dobre i niedobre. Inwestor widzi teraz, że jest zrobione prawidłowo, że nie ma żadnych przecieków i można pracować nawet bez blachy pod spodem. Panie rogatca, wiem już gdzie nie. Tutaj leży na rusztowaniu. Mamy scenny zarys, jak to będzie wyglądać. Tutaj będzie pokój. Tutaj będzie łazienka. Tutaj będzie jeden pokój. I tutaj będzie jeszcze jeden pokój i korytarzyk. Idziemy teraz w stronę salonu kuchni. Tutaj kuchnia. Brak belek, tak jak mówiłem ostatnio, bo inwestor ich nie chciał. I teraz można sobie antresolę zrobić, bo jest na tyle dużo miejsca. No i ta część, no to jest akurat salon. Więc w tym odcinku zobaczycie działówki już takie kompletne, nie tylko zarys wstępny. No bo już w sumie mamy wymurowane i teraz bierzemy się za murowanie na kleju. Czyli najgorsze co jest, czyli pierwsza warstwa zaprawa, izolacja, ustawienie wszystkich poziomów, kątów, to co jest najbardziej czasochłonne. A teraz no to tylko, tak jak w tym przypadku, mamy trzy całe pustaki, więc lecimy o tej strony 3, łączenie, czy tam mijanka 3, tę stronę kawałek, mijanka i tak dalej, tak dalej. Więc najprostsze teraz jest, przynajmniej z tej strony. Tutaj będzie trochę gorzej, ale ogarniemy ten temat. Yeah.
Nie ma tutaj nic zaniesione. Takie 20, 23. Widzisz jak ładnie? No powiedz to, że ma pojęcie ten co to muruje. Coś tam się zmo. Coś potrafi. I to by siurka. Siurkiem by było łatwiej. No to ci broni na to ścianę. A no 3 metry siurek będę rozkładał. To będzie takie z jenacka. Będzie miewa odeszła. Będzie raz do gama. A one na dwie to wszystko z Zrobimy to, co zrobimy o to. Kurwa! Kurwa!
za małe. Że nawet nie widać. Nie, właśnie w ogóle nie widzę, co robisz ten... Ale tylko brudny takimi smugami, nie że brudny kleje. Dobrze, dobrze. Winny się tłumaczy. Jeśli tam będzie żyją, gdzieś mogę. No dobra, weź od razu na tego pikla, powiem po co. Tu? No. No to zaraz. Czekaj. Czterdzieści trzy i dwa. Nie, to ja ci podałem już z luzem, bo 43,5. Tylko co do milimetra, nie? Pomyl się.
pewna taka, ale minister Leszyna twardo obstaje przy tym, że... Chyba widziałem nawet. Na zdrowie! Stary krowie! Ooooo! Na zdrowie! O, będzie co dzisiaj? Jak tak już kolega kicha, to będzie wionek. A nic nie będzie. Nic nie postawisz? A ty tylko o piciu. Ja bym coś zjadł. Ja bym coś zjadł. Dzięki. I do końca wyśnij noce. Ładnie, nie? Pięknie. I to potrafisz. Ty masz talent nieodkryty. Nie chwalę się, ale coś nie, coś potrafię. No wiadomo. Tylko ciekawe co. Troszkę klej zaczyna mi już wiązać, bo zaczyna się robić coraz cieplej. Wcześniej padało, teraz już nie pada. Natomiast w międzyczasie, kiedy murowaliśmy ściany działowe, bo już są gotowe, tylko chłopaki właśnie gruz sprzątają, to zaraz wam pokażę jak to wyszło. Przyjechała firma od okien, no i poznaczyła. No i na życzenie inwestora zaciąga mu tutaj tą szpaletę w kleju, oczywiście wcześniej zagruntowałem, no i robię teraz taką wódkę 10-15 cm dookoła, ponieważ ma być ciepły montaż, czyli ciepłe taśmy, które będą przyklejane do środka, tak samo będą przyklejane na zewnątrz, czyli okno idzie tutaj, taśma będzie wywinięta i do środka będzie. Niektóre firmy przyklejają do pustaka, tylko trzeba zagruntować, żeby tego pyłu nie było. Natomiast niektóre chcą, żeby zaciągnąć to w kleju, więc akurat jako, że jesteśmy tutaj, inwestor nas poprosił o takie coś, to stwierdziłem, że jeszcze to zrobimy, bo już w sumie na dach mieliśmy wchodzić. Od jakichś 3 godzin na dach mieliśmy wchodzić, no ale stwierdziłem, że zrobię to, a w międzyczasie chłopaki posprzątają plac budowy. No pozostały nam, szacujemy, max 3 dni pracy, nawet nie całe. Jakby nie to, że dzisiaj padało, do południa, no i zaciągam te szpalety, to już byśmy drugą stronę mieli w trakcie montażu, jak chodzi o orynowanie. No ale musimy tutaj pomóc, bo firma przyjeżdża do montażu okien i oczywiście życzy sobie, żeby otwory przygotować. Więc pytanie, jak inwestor ma to zrobić, jak się na tym nie zna. Więc to jest takie trochę dziwne podejście niektórych firm, co sprzedają okna, że mają mieć otwory w 100% przygotowane. Ja też bym chciał przyjechać w 100% mieć przygotowane ławy fundamentowe, dół pod ławy fundamentowe, tak żebym nie musiał nic robić. To tak jak w tym przypadku, przyjeżdża firma i ona sobie życzy, że ma być wszystko przygotowane na 150%. Tak jak tutaj musieliśmy podmurować z 8, przeważnie to robimy z 10 albo z 12, no ale sobie zażyczyli akurat 8. Musiałem progi powycinać. To też wydaje mi się, że oni sobie powinni przygotować, bo oni wiedzą, jaki będzie montaż zastosowany, czy ciepły, czy zwykły, a nie
murarz ma wiedzieć, jakie okna będą i jakie będą montaże, więc to jest takie trochę dla mnie dziwne podejście. Dlatego my nie bawimy się w stany surowe zamknięte, ze względu właśnie na te problemy, które były z firmami od okien, bo też mieliśmy jakoś tam dłuższą współpracę z jedną firmą, montowała po nas okna, ale ze względu na to, że nie potrafili sobie choćby nawet zagruntować głupiego otworu przed pianowaniem, tylko wszystko musi być przygotowane, bo oczywiście w ręce parzy grunt czy piła szablasta, żeby sobie coś dociąć, bądź tarka, żeby sobie coś prześlifować, to zrezygnowałem i robimy tylko stany surowe otwarte. Czyli to, co tutaj widzicie, plus do tego dach. Zaraz będzie, znaczy zaraz pewnie wchodzi. Tak, żeby już oddawać kolejny dom, bo musimy jechać na następną budowę. O, i do tego na życzenie firmy od okien będą przyklejać ciepły montaż. Gotowy środek. Za chwilę wchodzimy na orynowanie z tej i z drugiej strony. Musimy to koniecznie dzisiaj zrobić, ponieważ jutro chcemy lecieć już z blachą. Jeżeli wszystko pozwoli nam wejść na ten dach, no bo sami widzicie, że deszcz pada, teraz znowu się przejaśnia. Mamy nadzieję, że pogoda się utrzyma, więc jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, to do 2 dni roboczych ten dom zostanie oddany. Ponieważ dzisiaj powiesimy orynowanie, zrobimy leje, zrobimy spusty na dół, tak żebyśmy sobie przygotowali wszystko pod wiatrówki i blacha do góry. Więc obróbki, jak widzieliście, już są, tylko wszystko czeka na montaż. Ale nie to wam chciałem pokazać, ponieważ chcę wejść do środka i chcę wam pokazać teraz, jak to wszystko wygląda, ponieważ właśnie zakończyliśmy pracę wewnątrz, pozamiataliśmy, wynieśliśmy gruz, okna, jak widzieliście, przygotowaliśmy pod ciepły montaż na prośbę inwestora. Takie oczywiście opcje są u nas dostępne. To nie jest to, że my tylko robimy stany surowe, otwarte, to co wy zawsze widzicie i odjeżdżamy na wasze życzenie. Potrafimy zrobić i działówki w środku i potrafimy wam przygotować otwory okienne, podmurować, odciąć, porobić różne rzeczy, które chcecie, ponieważ my jesteśmy tutaj dla was. To, że my mamy umówione z wami takie prace, które wykonujemy przeważnie, to nie znaczy, że nie możemy zrobić coś dodatkowo. Tutaj przyjechaliśmy, zrobiliśmy to, co inwestor chciał, poświęciliśmy 2,5 dnia roboczego, są działówki, inwestor jest zadowolony, my też jesteśmy zadowoleni, ponieważ wam właśnie możemy pokazać efekt końcowy naszej pracy, jak wygląda adaś o wymiarach 7x10, ponieważ podstawowy adaś, niejednokrotnie mówiłem, jest to 6x11,5, natomiast inwestor ze względu na wąską działkę musiał ten wymiar troszkę zmienić, natomiast ogólnie w środku jest praktycznie tak jak w podstawowym adasiu, ewentualnie coś tam lekko może się różnić, natomiast ustawienie środka działówek to są zmiany nieistotne, możecie dokonywać takich zmian podczas budowy, możecie nam powiedzieć podczas budowy, że chcecie coś zmienić, dajmy na to otwór okienny czy wejście z innej strony, wszystko jest po prostu do ustalenia. Chodźmy do środka, bo nie mogę się doczekać, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Szkoda tylko, że kamera nie oddaje tego, co ja tutaj widzę, bo naprawdę świetnie ten dom wygląda.
Próbowałem nagrać telefonem, ale jest ten sam problem, czyli widać po prostu przybliżenie, więc te pokoje wydają się małe, natomiast nie są małe. Jak dorwę gdzieś projekt, bo tutaj leży, to wam powiem, ile metrów kwadratowych ma poszczególny pokój. Jeżeli nie, to wam po prostu napiszę tyle, bo nie wiem, gdzie jest projekt, bo tutaj sprzątaliśmy, wynosiliśmy wszystko. W każdym bądź razie na pewno się dowiecie. Piotr łap, buty sobie tylko troszkę z tego błota wytrzepę, bo szkoda wnosi, bo dopiero skończyliśmy zamiatać, a i tak zajęcie będzie brudne, więc wiatrołap, miejsce na szafę po prawej stronie, pokój na wprost. Tutaj jest około, spróbuję namierzyć projekt, dajcie mi chwilę. Dobra, mam już rzut parteru, teraz wam mogę powiedzieć, troszkę nam się tutaj pozaginało, bo deszcz nas zmoczył, a to było na dworze. Ten pokój ma 6 metrów kwadratowych. Więc jego wymiary to jest 213 szerokość, natomiast długość 280, czyli tutaj jest 280 pod to okno. Korytarz ma około 4 metrów kwadratowych ciąg komunikacyjny, czyli to co jest tutaj oraz to co jest za mną, ale tam zaraz do tego dojdziemy. Ten pokój, podejrzewam, że to będzie sypialnia rodziców, jest 7,5 metra. Planowana jest, przynajmniej tak zaprojektowane jest, łóżko na środku, jakieś szafki nocne. Wiecie, że to jest tylko to, co projektant wymyślił, natomiast wy jesteście głową całych zmian w środku, czyli to, co wy byście chcieli. To nie znaczy, że ktoś ma wam tam narzucać, jak to ma być. Przede wszystkim to, co mi się bardzo podoba, to jest to wejście, czyli jest to cofnięcie i drzwi dzięki temu się chowają właśnie do środka. To jest bardzo fajna opcja, nie przeszkadzają nam, one są po prostu schowane. Więc tutaj jest sypialnia, dajmy na to rodziców. Wydaje się mała, ale tak jak wspomniałem, to jest tylko kamera. To nie da się tego pokazać wam w 100%, co tutaj jest, dlatego dużo osób umawia się na przyjechanie do nas na budowę, zobaczenie tego na żywo, bo kamera nigdy tego nie odda. Chodźmy do łazienki. Łazienka ma 3,5 metra. Po lewej stronie jest przewidziany sedes. To zrobiliśmy akurat kanalizację w tym miejscu, bo tak miało być. Tutaj teoretycznie ma być wanna, nie wanna, prysznic, a tu ma być zlew. A na wprost pewnie jakaś może pralka, może szafka. Tak jak wspomniałem, my nie ingerujemy, my takich rzeczy nie robimy. Jak przyjeżdża hydraulik, to on sobie z tego punktu, który tutaj jest, rozprowadza wszystkie odpływy po całym domu, czyli leci do miejsc, które są na projekcie, ponieważ projekt instalacji posiada ten właśnie nasz projekt. Lecimy dalej. Ten pokój jest 6,6 m2. Obecnie są w nim obróbki. Wymiary tego pokoju wam mogę powiedzieć. Jest to tu, w tą stronę. 206. Natomiast w tą stronę po długości 325. Więc tak niektórym może się wydawać, że jest bardzo mało miejsca. Natomiast tu jest ponad 200. Średnie łóżko, dajmy na to duże takie, duże łóżko, takie małżeńskie, to jest 160 na 200. To ono spokojnie w tą stronę by się zmieściło, jakby ktoś chciał. W tą stronę by się zmieściło. No kombinacji jest masę. No projekt zakłada, że tutaj będzie akurat łóżko, jakieś biurko w tym miejscu. Tak jak wspomniałem, podmurowaliśmy te parapety, bo nam tutaj wszyscy poznaczyli, bo według projektu powinno być tu HP. Natomiast my jakbyśmy dali tutaj dwunastkę, tak jak zawsze to robimy, no to by trzeba było to ścinać. Dlatego my niejednokrotnie mówimy, jeżeli jesteśmy, jeżeli pracujemy tutaj, to zamówcie sobie przy nas mierzenie okien, niech nam powiedzą, poznaczą, powycinamy, przygotujemy, ponieważ my tu jesteśmy dla was. Lecimy dalej. Co my tu mamy? Wiatrołap wam nie powiedziałem, ile ma? 3,3 ma wiatrołap. Więc tu jest 3 ponad metry kwadratowe. Obok pomieszczenie gospodarcze. Już wam mogę powiedzieć 2,7. O, tu są po pomiarach, czyli stan zero jest zaznaczony. Tu, teraz są wszystkie akcesoria do dachu, które zaraz będą wyjeżdżać stąd. Więc tu jest akurat pomieszczenie gospodarcze. I teraz to, co jest chyba najfajniejsze, czyli kuchnia. Stanę sobie tak po środku, żeby nie było, że przy samej ścianie stoję. Kuchnia ma 6,6 m2. Za mną jest salon, który posiada 16,5 m. I to, co inwestor zmienił podczas budowy, bo budowa jest na pozwolenie, czyli takie zmiany jak najbardziej są możliwe,
czyli otwarta przestrzeń. U góry można władować materac, można tam leżeć, można tam w przyszłości sobie nawet pokój jaki zrobić, ponieważ wysokość przy rozpiętości konstrukcji 7 metrów jest tam około 2,5 metra. Wystarczy tylko jętki dać wyżej, albo je całkowicie odkręcić, bo nie jest tutaj na tyle duża rozpiętość, że muszą one tutaj być. Chociaż ja polecam, żeby jednak one były i można sobie tutaj wziąć, u góry zrobić jakieś pomieszczenie. Poza tym pamiętajcie, że belki stropowe są połączone z całym dachem, z całą konstrukcją, ponieważ są kręcone do murbelki. O, tu widzicie? One wyglądają jak jętki, ponieważ schodzą do krokwi i są przykręcone do siebie. Więc nawet jeżeli byśmy się tych jętek pozbyli, to raczej nic by się nie wydarzyło, no bo tutaj ogólnie wszystko jest spięte do kupy. Co wam tutaj jeszcze mogę powiedzieć na temat tego projektu? Tu jest wyłaz do góry, który powinien się otwierać prawdopodobnie w tą stronę. Czyli akurat tutaj na tą część. To nie jest tak, że jak jest wyłaz, to on idzie w tą stronę. Wyłaz to idzie, zaraz się kończy tutaj. Poza tym można kupić różne. Można kupić go w tamtą stronę, żeby się chował. Można go w ogóle nie robić i gdzieś tam sobie drabinkę taką trzymać, jak ja tutaj miałem do zaciągania w kleju. Kombinacji jest masę. To wszystko jest do przemyślenia. Chyba wam wszystko przekazałem, co chciałem wam przekazać. Cały dom wam pokazałem. Tak jak wspomniałem, wymiary domu z elewacją to jest 10 m 20 cm. I rozpiętość konstrukcji, czyli to na boki, dla uprostrzenia 7 m 20 cm. Więc wydaje mi się, że dom jest świetną alternatywą dla rodziny 2+1, ewentualnie 2+2. To naprawdę jest świetna alternatywa. Pokoje można troszkę zwiększyć, ewentualnie jakby ktoś chciał, to może sobie wybrać opcję Adaś XL, czyli tam jest 98 metrów, gdzie są 3 pokoje po 10 metrów. A tutaj są pokoje znacznie mniejsze, a zobaczcie jak to w środku wyglądało. Tu jest 7 metrów rozpiętość konstrukcji, Adaś XL ma 7x14, czyli jest taka sama rozpiętość, natomiast jest dłuższy. Tu jest 10 metrów, tu. Natomiast droga ma 3 metry, bo tu jest tak zrobione, że akurat jest to podwórko, można powiedzieć, no ten dom inaczej, jest dostosowany do tego podwórka na styk. Więc tu jest 10, natomiast Adaś XL ma jeszcze 4, czyli metr za ogrodzenie. Zobaczcie jaki to jest duży dom. To się tylko mówi, że do 100 metrów to jest mały dom. Tam jest już wszystko. Tam jest duża, konkretna łazienka. Tam są 3 pokoje po 10 metrów. Po 10 metrów. To nie jest mało, jest wiatroła, pomieszczenie gospodarcze i tak dalej. Natomiast jeżeli chcielibyście taki dom, który tutaj widzicie, dajmy na to Adaś podstawowy, bądź Adaś właśnie o wymiarach 10x7, to jak najbardziej jesteśmy w stanie wam taki dom wybudować. Wystarczy, że odezwiecie się do nas przez stronę dom25000.pl, zrobimy wam wycenę, przyjedziemy i postawimy wam taki dom. Więc albo taki, albo taki, albo do 98 metrów, czyli największa budowa, jaką mamy w ofercie na naszej stronie. W naszej firmie, czyli do 98 metrów na dzień dzisiejszy budujemy. I cenowo, możecie wierzyć bądź nie, wydaje mi się, że jesteśmy jedną z najtańszych firm na rynku, ponieważ porównywaliśmy ceny i wychodzi na to, że naprawdę jesteśmy bardzo tani w stosunku do innych. Tylko nie mówimy wam tych cen, bo dużo osób ogląda nasze filmy za rok, za dwa, za pięć i chciałoby wrócić do tych cen, jakie były kiedyś, natomiast tego się nie da zatrzymać. Mimo tego, że my działamy już 6 lat na rynku, strona Dom25000, w skrócie Dom25000, istnieje od 2018 roku i od 2018 roku dużo się zmieniło. Natomiast my ogólnie jako firma, która buduje te domy, od jakichś 3 lat nie zmieniła cen, nie podniosła cen w żaden sposób. Wszystko jest tak, jak było kiedyś, mimo tego, że materiały idą w górę. I to co jest fajne, jeżeli podpiszecie z nami umowę na budowę domu, to macie gwarancję, że cena się nie zmieni, że cena jest stała, że jesteście przygotowani finansowo na budowę domu i to co tam macie na umowie, to jest to ile was ten dom będzie kosztował. Nawet złotówkę nie podrożeje ta budowa, nawet jakby materiał wskoczył 150% do góry, ponieważ jesteśmy umówieni z wami na budowę domu i ten dom musi powstać w umówionej właśnie z nami kwocie. Więc zapraszam na stronę dom25000.pl, tam macie projekt tego domu
oczywiście w formie podstawowej 6 na 11,5. Jeżeli chcecie 7 na 10, to stworzymy dla Was taki projekt, ale musicie do nas napisać, musicie zebrać odpowiednia ilość osób zainteresowanych, ponieważ dopiero stworzyliśmy dla Was Adaś XL, a to jednak są ogromne koszty stworzenia takiego projektu na wyłączność. Więc my robimy projekt na wyłączność, później Wam możemy go sprzedawać w cenie znacznie niższej niż cena jest rynkowa. Natomiast jeżeli chcecie tego większego Adasia, którego będziemy budować już we wrześniu, to zapraszamy tak samo do kontaktu. Więc strona dom25000 oraz strona waghouse.pl to są dwie nasze strony, przez które możecie się do nas odzywać. Na razie, cześć.